Niech funkcja f będzie zdefiniowana wzorami. No i tu mamy taką definicję funkcji, która dla różnych przedziałów jest zdefiniowana różnymi wzorami. Prawda? Argument nazywa się t, funkcja nazywa się f. No i tak, f od t jest t kwadrat minus 5t dla t mniejszych równych minus 10. Potem t plus 19 dla t pomiędzy minus 10 i minus 2. No i wreszcie taki ułamek t do trzeciej przez t plus 9 dla t większego równego od minus 2. No i naszym zadaniem jest obliczenie f od minus 10. Czyli musimy odnaleźć, do którego z tych zakresów tutaj należy minus 10. No i wtedy po prostu w miejsce t w odpowiednim wzorze podstawić minus 10. Czyli widzimy, że minus 10, oczywiście t równe minus 10 to jest w tym zakresie, prawda? T jest mniejsze równe minus 10. No i dla t równego minus 10 musimy użyć tego wzoru, czyli f od minus 10 to jest minus 10 do kwadratu minus 5 razy minus 10. Prawda? W miejsce t, w miejsce tego formalnego argumentu podstawiamy wartość minus 10. No i minus 10 do kwadratu to jest 100. No i tu jest minus, prawda, napiszmy jeszcze 5 razy minus 10, czyli minus 50, a zatem plus 50, czyli 100 plus 50, czyli to jest 150. Czyli wartość tej funkcji w punkcie minus 10 jest 150. No, gdybyśmy chcieli powiedzieć wartość w punkcie 0, prawda, wartość w punkcie 0, może jeszcze dodatkowe zadanie, f od 0. Ile jest f od 0? No to patrzymy, prawda? 0. 0 jest większe równe minus 2, czyli dla f równego 0 musimy zastosować ten wzór. To jest 0 do trzeciej przez 0 plus 9, czyli 0. Czyli f od 0 jest 0. Weźmy kolejny przykład. Funkcja h jest określona wzorami. Podobnie, teraz argument nazywa się x. H od x równa się x do trzeciej. No i tu jest taka notacja przedziałowa, prawda? Dla x należącego od minus nieskończoności do zera, przy czym 0 jest tutaj, to jest przedział prawostronnie domknięty, czyli dla x równego 0 stosujemy ten wzór. Potem jest 24 przez x minus 1 dla x ściśle większego od 0 i mniejszego równego 8, prawda? Znowuż tu mamy domknięty przedział z prawej strony. No i wreszcie x minus 1 razy x plus 3 dla x-ów większych ściśle od 8. No i tym razem naszym celem jest policzenie, ile jest h od minus 3. No to patrzymy, minus 3 jest mniejsze od 0, prawda? Czyli minus 3 siedzi w tym przedziale, wobec tego h od minus 3 to jest minus 3 w miejsce x, czyli stosujemy ten wzór, prawda? W miejsce x to jest minus 3 do trzeciej, czyli to jest minus 3, minus 3. Minus 3, no i to jest, prawda, 9 razy minus 3, czyli minus 27. H od minus 3 jest minus 27. No i kolejne zadanie to mamy tutaj na naszym portalu. Poniżej znajduje się wykres funkcji schodkowej g od x, prawda? Czyli tu mamy tabelkę i mamy się wypowiedzieć o wartościach tej funkcji na podstawie tego wykresu. Więc ja tutaj skopiowałem sobie do notatnika, tu rozwiążemy, a potem sprawdzimy, tak? Czyli tu mamy wykres tej naszej funkcji, no i mamy teraz odpowiedzieć na te pytania, prawda? G od minus 0,0,0,1. No dobrze. Minus 0,0,0, ile jest tych 0? 3, 1, prawda? No to patrzymy. To jest liczba, która jest bez wątpienia mniejsza od 0, troszeczkę minus 0,0,1, no to gdzieś jest tutaj po lewej stronie, prawda? I teraz ta funkcja po lewej stronie 0, blisko 0, ale jednak po lewej stronie. I ta funkcja, czyli na pewno minus jest ściśle mniejsze od 0, możemy napisać, i ściśle większe na przykład od minus 1, prawda? To jest prawdziwa równość. No i patrzymy, że w tym przedziale ta funkcja ma wartość minus 9, czyli tu będzie minus 9, g od 0. No g od 0 to patrzymy, prawda? Teraz g od 0 jest tutaj i to jest właśnie ta konwencja, że tutaj to jest zamalowane kółeczko, a tu jest otwarte, prawda? Otwarte to znaczy, że w punkcie 0 wartość nie jest tyle, a właśnie tyle, prawda? Czyli wartość dla x równego 0, wartość odczytujemy tutaj, to jest minus 1. G od 0 jest
minus 1 i g od 0, 0, 0 jest 0, 1. No to teraz jesteśmy troszeczkę na prawo od zera. No i na prawo od zera, prawda, dla każdej liczby, prawda, od zera włącznie aż do minus 9, przy czym tu jest otwarte kółko, ta funkcja ma wartość minus 1, czyli tu też jest minus 1, no i g od 9. No i teraz widzimy, że przy 9 na wykresie mamy otwarte kółeczko, to znaczy, że ta funkcja jest niezdefiniowana w 9, no i widzimy, że nad 9 nie ma żadnej wartości na wykresie, no to rozumiemy, że 9 jest poza dziedziną tej funkcji, czyli wartość g od 9 jest niezdefiniowana. No dobrze, to wróćmy i sprawdźmy, czyli mamy tak, minus 9, potem 2 razy minus 1, minus 9, minus 1, minus 1, niezdefiniowana. I może sprawdźmy sobie. Wspaniale. I jak zwykle zachęcam Was do samodzielnego rozwiązywania zadań na naszym portalu.